Jest cieplutko, jest ładniutko, jest dużo śniegu. Zobaczcie, jak za mną jest naprawdę ślicznie. Tak nam napadało przez noc, a potem się okazuje, że trzeba ten śnieg z samochodu uprzątać, ale naprawdę warto. Ładnie. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Jakie są piękne drzewa. Jaki ten park jest cudny. Bardzo ładnie. Takiej zimy to jeszcze nie było. Naprawdę ciepło, nic nie marznie, rękawiczki nie dobijają, ale drzewa pięknie oblepione. Zresztą witam się z Wami w tak pięknych okolicznościach przyrody. O, na zbliżeniu. Jeszcze lepiej. Dobra. Idę do auta, które odśnieżałam pół godziny, ale myślę, że warto. Także naprawdę super, bo Watek Blina siedzi i patrzy, co ja robię. Mam na wariatów. Człowiek sobie idzie tak prosto, prościutko, czy na pocztę, bo trochę prosto nie jest, ale za to jakie piękne widoki. Naprawdę, drzewa wyglądają super. Ale powiem Wam, że jest może z 0 stopni, bo topnieje. Także nie będzie tak najgorzej, nie będzie tak źle. Ładnie. Tak powinno być w święta, w święta. A nie teraz. Wiosna miała przyjść, już 8 stopni było. I co? I o, nie patrzcie, jakie wielkie pokłady. Takie piękne okoliczności przyrody istnieją, że naprawdę warto zdjęciować. Bo to musi być tak, wiesz. Jesteśmy. Jeszcze tam zobacz, jak ślicznie. O, właśnie. Cały las, nie? No. Superaście. Czemu do lasu? Nie. Do lasu? Na czarownicy? O. Ładnie. A to ja. Ale ten ładny. A ta chatka to zawsze fajna, drewniana. Widać, że jak się cały brud przykrywa, to naprawdę ładnie jest. No. No. A to w ogóle tu chyba pługiem lecieli. Chyba pługiem, bo tu jest tak od tego konkretnie. Chociaż. Dobrze, lecimy dalej. Lecimy. To stare domy. Tak, ja tu bokiem będę jechała, może? Te stare domy są po prostu piękne tutaj. Naprawdę. Drzewa, wszystko. No, okoliczności przyrody są tu zacne. Oho! Drogi zwalniające też. Płot się przewalił pod ciężar. No. Zumba. Fitness fit. No. Mamy zumbę, jak przejdziemy po tym śniegu. No. Ładnie. Zaraz będzie syf i malaria, ale dom mój ulubiony, tam. Aha, tam. Czekajcie. Zaraz coś było widać. O, oh, Jesus. Dom. Masz tutaj ten antywstrząsy w aparacie? Tak, wszystko. Ale dom jest, prawda? Jest. Na środku dom. Jest. Stój na chwilę. Super, piękny. Jest dąb. Małego. Oho, stój na chwilę, jak tu ruszyć. Upsi. Dąb, zupa dębowa. Ząb, zupa? Zębowa. I wszyscy dobrze. Bardzo rzadko są takie, żeby te drzewa były. Albo jak jest jakiś taki szron, gdzie tak pobieli. Mhm. Albo jak spadnie jeszcze taki śnieg, nie? Na zasadzie świeżutki. A w tym roku to jeszcze tak ładnie nie było? Nie, w tym roku nie. Bo jak było, to tylko na chwilkę spadło w nocy, a rano już było po wszystkim. Ładnie tak. Ona nie wierzy. To jest naprawdę ładne. Tutaj to sosnowe, tylko zielono. Świnta! Robimy julę. Mhm. A to były moje urodziny.
było pysznie. Było. A ja tam byłam na jedzonku i było pysznie. Nie byłam na urodzinach. To nie, ale relacja była, nie? Tak. A za to będę na następnych. No. Ładnie. I co, i do Biedronki. Tu jeszcze te starorzecze są takie ładne. Czy rzecza w ogóle, bo staro to niekoniecznie. Ale coś tutaj jest, jakaś kropka. Dobra. Na aparacie jest jakaś kropka. A? Chociaż tak chyba nie będzie tak widać, bo czasem... Żeby nie było, że wróżka nie wcina zdrowych rzeczy. Fitwege, chodakowska, sałatkę z mozzarellą, pomidorkiem, ogórkiem i miksem czegoś tam zielonego z dipem, który sobie zrobiłam, a nie kupiłam, także nie jest najgorzej. Bałagany są u nas straszliwe, ale to dlatego, że kolejna partia świec separacyjnych jest już dla Was zapakowana. Także będzie wyjeżdżała, a tu oczywiście wszelkiego rodzaju dodatki do pakowania, także pierwsza sprawa. A tutaj mamy sesję zdjęciową nowej nowości, czyli cynamonowych świec na bogactwo cynamonowo-bazyliowych. I właśnie w ten sposób wygląda studio fotograficzne niejakiej Doroty Katarzyny. Tak właśnie, a pachną tak cudownie, że naprawdę... Z samego wąchania można się nabawić bogactwa wszelakiego. Mamy bursztyny, które dostałam, w paczce dostałam, ale to Wam zaraz pokażę, co dalej. No i myślę, że ten widoczek jest po prostu piękny. A tutaj bardzo ciekawa przesyłka od jednej z widzek, jak Wy mnie dobrze znacie. Przede wszystkim... ukraińskie cukierki, te są jak to Fifi, ja już oczywiście nie powstrzymałam się, tylko ciamknęłam, a te są jak Raffaello, są po prostu pyszne, kawał dobrej wschodniej hałwy, kawał jakiegoś granatu, ta granata w jakiejś formie dziwacznej, ale to też będę ciamkać i próbować, chlebek, no on naprawdę może miesiącami stać, i ze spożywczych jeszcze czosnek marynowany. Zobaczymy. No ale też tutaj, oprócz tych bursztynów, które Wam wcześniej pokazywałam, kosmetyki Colifine firma, tak, i to jest serum pod oczy. Muszę, bo dostałam od Was Lancome, muszę wykończyć i wezmę się za to. I tu mamy tak, kolagen naturalny. To jest ta pierwsza butelka. Kolagen naturalny dla skóry normalnej. Właściwości substancji, redukcja zmarszczek, silne odżywienie skóry, zwiększenie syntezy białka. Sposób użycia: stosować 1-2 razy dziennie na oczyszczoną i wilgotną skórę twarzy, szyi i dekoltu. 4-5 minut po aplikacji użyć kremu nawilżającego, aby zniwelować ściągnięcie skóry. Nie zawiera barwników, aromatów, konserwantów, parabenów,
Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki wewnętrznej. Tam coś w środku było faktycznie. Czyli mamy taką pierwszą rzecz. Pamiętacie, pokazywałam Wam srebrne DNA, teraz mam złote. I już Wam mówię, co to jest. Otwierający nową epokę w kosmetologii kompleks trzech natywnych białek kolagenowych, tutaj mamy takie trudne słowa, oraz dobrotliwych dla skóry substancji, takich jak niejonowe złoto, a dlatego złoty, enzymy, aminokwasy oraz serycyna. Sposób użycia. Produkt przeznaczony do każdego rodzaju skóry, polecany do pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu. Można stosować pod makijaż. Nałóż niewielką ilość żelu na oczyszczoną w skórę, delikatnie masując. Po wchłonięciu należy zastosować balsam lub krem odpowiedni do rodzaju skóry. Dobrze, to mamy takie. Temperatura pokojowa i inne ważne. I mamy trzecie. Pure. Tu gdzieś było coś po polsku. O, kolageny natywne. Przełomowe odkrycie polskiej biotechnologii. Ogromna sensacja kosmetyczna. Izolowany jest ze skóry rybich w postaci helis. O Jezu. O Jezu, DNA. Będę rybie DNA miała na twarzy. Proteina młodości. Poprawy nawilżenia, ujędrnia skórę. Uelastycznia. Sposób użycia. Nakładać na oczyszczoną, jeszcze wilgotną skórę. Najlepsza wchłanialność biologicznych peptydów kolagenowych otrzymujemy przez delikatne wklepywanie żelu. Zalecane stosowanie kolagena na twarz, szyję i dekolt 2 razy dziennie, codziennie. Efekt napięcia skóry jest odczuwalny już po kilku minutach. Dobra, czyli za 2 tygodnie budzę się piękna, młoda i bogata. Chciałam Wam to pokazać, super. Ja na razie jestem na etapie z tych wszystkich kosmetyków, co dostałam, próbowania serum z witaminą C i właśnie tego tutaj DNA, tylko srebrnego. I powiem Wam, że jestem zadowolona. Ja nie mam jakichś wybitnych problemów z twarzą, ale ładnie jest nawilżona. Podoba mi się, także tyle mogę powiedzieć po, nie wiem, 4 dniach, 5 może, stosowania tychże kosmetyków. No zadowolona jestem. Te będą czekały na swoją kolej.